Witajcie w tym codziennym dzieleniu. W dzisiejszej Ewangelii mamy opis cudu rozmnożenia chleba według świętego Mateusza. I kiedy czytałem tę Ewangelię, to sobie pomyślałem tak, że ten cud przede wszystkim Jezus uczynił dla uczniów. Z efektów skorzystali wszyscy, można tak powiedzieć, bo najedli się do syta i zostały ułomki, 12 pełnych koszów ułomków. Ale zobaczcie, generalnie to tylko uczniowie widzieli te szczegóły, że było 5 chlebów, 2 ryby. Nie sądzę, że oni pokazali tłum, hej, mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby, więc zobaczcie, co Jezus tu uczyni. I śmiem twierdzić, że Jezus uczynił ten cud szczególnie po to, żeby wzmocnić wiarę swoich uczniów. Żeby to oni widzieli jako jego bliscy współpracownicy, ile rzeczywiście było tam tych chlebów i tych rybek. I do jakiego cudu doszło. A druga sprawa, Jezus uczynił ten cud ze względu też na uczniów, aby dać im możliwość uczestniczenia w tym cudzie. Cudzie tworzenia tak naprawdę czegoś z niczego. Jezus mówi, wy dajcie im jeść. I ten cytat mnie dzisiaj dotyka. Uczniowie już mieli plan, żeby oddalić tłum, żeby sobie zakupili żywności i rozproszyli się i po prostu najedli się tam, gdzie pójdą. A Jezus mówi, nie. Niech nie odchodzą, wy dajcie im jeść. I zobaczcie, ten akcent jest położony na wy. Ja pewnie uczynię cud, zrobię tutaj, co mam do zrobienia, ale to wy wykażcie się inicjatywą. I fajne jest to, że kiedy czytam tę Ewangelię, zawsze coś odnajduję nowego, zresztą jak jest z każdym innym fragmentem. Mam nadzieję, że kiedy po tym filmiku odczytasz sobie tę Ewangelię jeszcze sam czy sama, to dojdziesz do wniosku, że jeszcze poruszy cię inny fragment, może mocniejszy dla ciebie na dziś. Zachęcam cię do tego, żeby zobaczyć, co dzisiaj ciebie dotknie. Mnie dotyka ten fragment, wydajcie im jeść. I zawsze, kiedy słucham Jezusa, Jego poleceń i wypełniam je, mam możliwość uczestniczenia tak naprawdę w cudzie tworzenia. Często czegoś z niczego, bo to jest domena Boga. Robić coś z niczego. I to jest fenomenalne, że zaprasza nas do współpracy w cudach, znakach. Tak to jest. Jesteśmy dziedzicami Królestwa. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że zapraszasz nas do udziału w wielu licznych znakach i cudach, często może niewidocznych, często może opieramy się przed tym, żeby w czymś uczestniczyć, zobaczyć na własne oczy Twoje działanie. Bądź uwielbiony w tym, do czego nas zapraszasz dzisiaj, tu i teraz. Bądź uwielbiony w tych natchnieniach, które nam dajesz. Może dzisiaj wielu z nas słyszy, wydajcie im jeść. Pokaż nam, Duchu Święty, co to znaczy dzisiaj dla nas, konkretnie, w naszej codzienności. Kogo nam posyłasz, komu mamy zanieść Twoje działanie, Twoją łaskę. I nie pozwól, abyśmy się opierali, abyśmy patrzyli na to, że nie mamy nic. Ucz nas tworzyć razem z Tobą coś z niczego. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. Amen. Jak już odkryjesz dzisiaj, co jest tą misją dla Ciebie, wydajcie im jeść, to możesz to zapisać w komentarzu, do tego Cię dzisiaj zapraszam. Co dla Ciebie dzisiaj znaczy wydajcie im jeść? Możesz się podzielić też, co Ty odczytujesz dla siebie z tej Ewangelii, co jest dla Ciebie takim ważnym fragmentem. A aktem strzelistym na dziś niech będzie krótka modlitwa. Duchu Święty, posłuż się mną. Posłuż się mną. Dobrego błogosławionego dnia. Dobrego tygodnia. Trzymajmy się Jezusa. Niech nam Bóg dobry, Bóg błogosławi. No i do zobaczenia. Z Panem Bogiem.